nie zatrudnił agencji do budowy strategii marki, strategii marketingowej, zrobił to we własnym zakresie. Zbudował zespół ekspertów z ludzi z regionu, natomiast zatrudnił firmę, przepraszam, profesjonalną, Bena, tak, która przekuła ten cały dokument na elementy wizualne Gdańska. Ja akurat tą strategię nie do końca lubię, nie do końca jej rozumiem, nie przemawia ona do mnie, ale jest bardzo fajnie pokazane tak naprawdę na podstawie tego trójkąta, z czego się składa marka. No i marka miejsca, miasta, przede wszystkim składa się z pewnych uwarunkowań, z pewnych atrybutów, tak, które po prostu są i nie mamy na nie wpływu. Oczywiście jest przykład, nie wiem, tego Emiratu Arabskiego, tak, Dubaju, który sobie wybudował na plaży nowe miasto od podstaw tak naprawdę. No ale to jest Dubaj, tak? Natomiast Radom i wszystkie inne miasta mają swoje uwarunkowania historyczne, geograficzne, gospodarcze, na które nie mamy też postać, jak w przypadku Sieradza. Bardzo duże, niekonwencjonalny budynek muzeum, który będzie przyciągał turystów. Oczywiście nie tylko obiekt może być tym wyróżnikiem. Można znaleźć, to można coś takiego stworzyć. I no, Airshow jest taką imprezą, która faktycznie chyba na chwilę obecną gdzieś tam wybija się na tle tego, co się dzieje na zewnątrz miasta. Natomiast tutaj blisko jest Rzeszów, który na przykład chce sobie zawładnąć wszystko, co się dzieje, cały ten obszar związany z lotnictwem, tak więc trzeba śledzić, co Rzeszów robi.